moja kolekcja liczy około 50 sztuk różnego typu pamiątek, sprzętów kolejowych, od tabliczek, semaforów, ze stacji różnych informacyjnych, przez telefony, lampy naftowe, latarki, tablica kluczowa ze stacji Obrzycko z kluczami do zwrotnic i wykolejnic, lampa naftowa, semaforowa, oryginalna, kompletna, w pełni sprawna. Ulubioną pamiątką jest lampa ze zwrotnicy, którą uratowałem przed żyletkami. Odrestaurowałem ją, dzisiaj służy mi jako lampka nocna w pokoju. Cieszę się, że innym mogę pokazać tę moją kolekcję, że są ciekawi tego. Planuję rozbudować makietę, jeśli tylko pozwoli na to czas. I oczywiście powiększać kolekcję w dalszym ciągu. Zbierać kolejne eksponaty gdzieś po starych stacyjkach, gdzie już są przewidziane do kasacji, do wyzłomowania, do wyrzucenia na śmietnik. Nikt się tym nie przejmuje. Tam dla nich to jest tylko sprzęt wysłużony, więc się go wyrzuca i kupuje się nowy. A dla mnie to ma większą wartość i dalej będę to zbierał. Na początku 2012 roku napisaliśmy pierwsze wnioski w naszym życiu do gminy Oborniki, powiatu obornickiego, z czystej ciekawości, czy uda nam się zdobyć jakiekolwiek pieniążki. I tu nasze zdziwienie, ponieważ samorządy po analizie wniosków przyznały nam dotacje i w ten sposób narodziła się koncepcja wydania książki nie tylko jako broszurki małej, ale już stworzenia dobrej monografii, która może równać się z innymi. Udało się zdobyć fundusze, dzięki którym wydaliśmy naszą książkę o linii kolejowej Oborniki - Wronki. Książka zawiera całą historię linii kolejowej, która przez 100 lat wiodła z Obornik do Wronek. Wiele zdjęć historycznych, budowli mostowej w Stownicy, budowli mostowej nad rzeką Wełną w Obornikach, zdjęcia dworców kolejowych, a także udało nam się zdobyć zdjęcia pracowników kolejowych, którzy tutaj przez wiele lat poświęcili swoje życie. Można także zapoznać się z dziejami danej miejscowości. Dotychczas jeszcze nie ma takich opracowań, albo są rzadkością, gdzie można znaleźć opis stacji, a także miejscowości, w której się znajduje. Po raz pierwszy publicznie ukazał się opis letniska kolejowego, które kiedyś znajdowało się w Boblinie, gdzie teraz znajduje się klasztor. Chciałem podziękować wszystkim samorządom, dzięki którym powstała nasza praca. Gminie Oborniki, powiatowi obornickiemu, gminie Obrzycko, miasto Obrzycko, a także powiatowi szamoturskiemu. Dodatkowo do książki dołożyły się także firmy i instytucje, wodociągi obornickie, czy znana na całym świecie firma Solaris nas doceniła i wspomogła naszą książkę. Także naprawdę jesteśmy im wdzięczni, bo bez ich wsparcia nie udałoby się wydać naszej monografii i by nas tutaj nie było. Dzięki tej publikacji wiemy, że jest sens funkcjonować jako stowarzyszenie i działać dalej.